22 czerwca, wokół mnie plantacja cebuli ozimej niedaleko Poznania. Dziś ocenimy nasze nowe trzy odmiany mieszańcowe: Olympic, Element oraz Bridger. Zapraszam serdecznie. Proszę Państwa, najwcześniejsza nasza odmiana mieszańcowa w portfolio, odmiana Element. Charakteryzuje się bardzo ładnymi, kulistymi cebulami oraz, co istotne, idzie to w parze z cienką szyjką oraz mocną łóżką i bardzo twardymi cebulami. Pozwala to już na zbiory w połowie czerwca, gdzie możemy być pierwsi na rynku właśnie z cebulą świeżorynkową, cebulą w łusce, ładnie dosuszoną, gdzie ta łuska bardzo mocno przylega. Do tego odmiana Element, jak i pozostałe nasze nowe odmiany mieszańcowe, charakteryzuje się wysoką odpornością na wybijanie w pędy kwiatostanowe. Kolejna z naszych nowości, odmiana Olympic. Jest minimalnie późniejsza od wcześniejszej odmiany Element. Posiada również bardzo twarde, kuliste cebule o mocnej łusce i cienkiej szyjce. Ale co jest istotne dla tej odmiany, to wysoka zdrowotność. Co widzieliśmy na tej plantacji podczas lustrowania jej, Olympic poradził sobie świetnie przy atakach mączniaka rzekomego. Pomimo bardzo mocnego, bujnego szczypioru, który jeszcze na tej plantacji, jak widzimy, jest, dopiero co się załamał, ale cebule jeszcze dobijają, odmiana Olympic była bardzo mało porażona właśnie przez mączniaka. Bridger, kolejna odmiana, najpóźniejsza z tych trzech wymienionych, co nie oznacza, że późna, tak jak odmiany ustalone. 280-285 dni. Bridger cechuje się najbardziej kulistym kształtem spośród tych trzech wymienionych. Również cienka szyjka, bardzo mocna łuska, cebule bardzo twarde, które możemy długo przechować oraz bardzo silny system korzeniowy. W tym roku podczas niedoboru wody, które mieliśmy nawet miesiąc temu, ta plantacja nie była podlewana. Bridger sprawdził się rewelacyjnie. Na tej plantacji widzimy bardzo dobre wyrównanie. Pomimo, że szczepior jest już załamany, cały czas główki są dobijane, aby osiągnąć swój bardzo wysoki plon. Proszę Państwa, dlaczego odmiany hybrydowe są lepsze od odmian populacyjnych? Odmiany hybrydowe plonują stabilniej w naszych warunkach glebowych, tam gdzie mamy słabsze ziemie. Pomimo, że są to odmiany droższe, plonują one stabilniej. Mamy bardziej wyrównany plon dzięki wyselekcjonowanej genetyce. Podsumowując, dobra odmiana mieszańcowa powinna charakteryzować się szybkim tempem wzrostu, wysokim wigorem oraz stabilnością plonowania w niekorzystnych, trudnych warunkach, które spotykają nas w ostatnich latach. I taki jest właśnie Element, Olympic oraz Bridger. Pozdrawiam serdecznie.